Zaraz odpalam sobie ścieżkę stringów. Dodaję drugą. Na mikserze sprawdzam, czy jest ok. Uważam, że brzmi fajnie. Sprawdzimy, jak brzmi spadem. Patrz, no, spełnił swoje zadanie, dodał głębi. Patrzmy, zaraz dodajmy jeszcze piano. Fajnym delayem jest. Fajnie, już dodajmy troszeczkę perkusji do tego. Trochę werbel mi się wydał za suchy, tak troszeczkę go postaram się dopełnić. Nie wiem, czy mi wyszło, to wiadomo, to jest, zostawiam wszystkim do oceny. No wiadomo, według mnie fajnie brzmi, ale jednak chyba brakuje jednak najważniejszego, czyli tak zwanej linii basowej. Który w wieku, że tak powiem, chyba 6 czy 5 lat, już naprawdę bardzo ciężko mi się przypomnieć. No, zafascynował mnie grą na keyboardzie w sumie, nie pianinie, tylko keyboardzie, czyli imitacją pianina. Tak skończyłem koleś muzyczny, 4-letni, mój brat śpiewał, żeśmy tak sobie robili coś taki ala zespół muzyczno-rockowy. My byliśmy, że tak powiem, młodzi jeszcze, młode dzieciaki, tata nas promował. Tam jakieś tam sukcesy były, bo i tam się gdzieś zagrało, jakieś tam parę występów było. No wiadomo, ten okres niestety minął. I to jest właśnie ten taki etap przejściowy mój, kiedy zacząłem się bawić w muzykę elektroniczną, nie? Jest to stary utwór, ale wydany w Showtime Music z zagranicznej wytwórni. Dosyć ciepło się przyjął, co mnie również ucieszyło.
To są dźwięki, które odpowiadają za tło utworu. Jeżeli wrócimy do tego momentu, to tego dźwięku w ogóle nie będzie słychać. Bądź tak gdzieś z tyłu. Ale jeżeli cofniemy się troszeczkę znowu, ten dźwięk wyłączymy, utwór nabiera pustki. To tak interpretuję. Wiadomo, to zależy od gustu muzycznego, słuchaczy i tak dalej, umiejętności wiadomo też. Nie ma. No wiadomo, to jest główny motyw w tym utworze, jest gitara. Nie ma gitary, nie ma utworu. Są jakieś dźwięki wspomagające. No ale nie brzmi tak utwór. A cofnijmy się, włączmy gitarę. Wszystko gdzieś nabiera jakiegoś sensu. Że tak to nazwę. Ogólnie jestem po, jak zacząłem właśnie zabawę z muzyką, pracując cały czas jestem budowlańcem i tak na razie zostaję. Poszedłem do Poznania na studium realizacji dźwięku, żeby się rozwinąć jeszcze bardziej w tym kierunku, który robię. No, ze skutkiem takim, jaki widać, czyli że siedzę w domu i robię to, co robię, aczkolwiek doświadczenie, które tam przeżyłem, no jest naprawdę no bardzo owocne. Nie? Tworzę muzykę w różnych stylach, odmiany elektronicznej. Głównie bazuję na dźwiękach m.in. skrzypy, syntezatorów, jak również prawdziwych dźwiękach imitacji np. pianina, bądź różnego rodzaju bębnów. Moja muzyka się opiera głównie na tym, co czuję, co, że tak powiem, na sercu leży, jakie mam emocje i staram się to wszystko odzwierciedlić w swojej muzyce. No, prowadzę kanał na YouTubie pod nazwą Gear Wheel, czyli po polsku koło zabate. Tylko, że tak powiem, tak odłam tego, co wcześniej robiłem. Można tam znaleźć tu moje różne utwory pod moimi różnymi ksywkami, które miałem wcześniej, między innymi Devil's Infection bądź Toxigen. Jak również na Facebooku bardzo często udostępniam swoje utwory. Na co dzień pracuję w branży budowlanej, zajmuję się no, budową bloków w stanie deweloperskim. No, dosłownie moja praca zbiegła się z moją pasją do muzyki i staram się te dwie rzeczy połączyć. No, mam nadzieję, że przyjdzie jakiś taki moment, że nie będę musiał wstawać rano, że tak powiem, zasuwać do pracy, będę mógł sobie przed komputerem zrobić to, co kocham. No, że tak powiem, podczas mojej tak zwanej kariery no, wyprodukowałem około kilkudziesięciu numerów. Większość z nich jest na internecie, jest dostępna. Niektóre utwory również są we współpracy, że tak powiem, z dziewczynami, które śpiewają. Dziewczyna akurat z Warszawy pochodzi. Że tak powiem, mogę fragmencik utworu dla was udostępnić. Mam nadzieję, że nie polecią dalej. We'll be right back.
dziewczyna wie o tym, że takie rzeczy tworzę. No, wie o tym dobrze i zaczyna się zastanawiać, czy bardziej kocham ją, czy muzykę. Powiedziała mi kiedyś, że coś tego typu, że ona to akceptuje. Że ona będzie gdzieś tak w pewnym sensie, nie wiem jak to tak brzydko nazwę, na drugim miejscu. Aczkolwiek robię też muzykę też dla niej. Cześć, tu Damian, pozdrawiam serdecznie muzyczny Szczecinek. Zapraszam do słuchania swoich utworów, które niebawem usłyszycie. Dzięki.